Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządeczku, a ja znowu zapraszam was na szczyptę kulinarnych inspiracji. I słuchajcie, jak zawsze śniadanko i dzisiaj na śniadanie mamy chlebek. Do tego twój smak naturalny i rukola, bo straszną mam ochotę na te grzanki z serkiem właśnie śmietankowym i figami, ale nie mam świeżych fig. Natomiast mama przywiozła mi z Czarnogóry taki a la dżem figowy. Jak widzicie, tu są takie wielkie kawałki fig, więc pomyślałam, że będzie to idealne. Także i już nie będzie trzeba dawać miodu, tak jak dawałam wcześniej. Możecie znaleźć film, w którym pokazuję, jak robię te grzanki też. Także pokroję chlebek, delikatnie podgrzeję na chrupko na patelni, posmaruję serkiem, twoim smakiem, na to dam odrobinę figi, rukola. Zajmie mi to 3 minuty, a będzie pyszne śniadanko. Tak się prezentuje śniadanie i słuchajcie, najpierw się zdziwiłam, bo zerknęłam, ile to ma kalorii i patrzę, że tam ponad 300. Mówię, kurde, strasznie dużo jak na dżem, ale odkręciłam i okazało się, że to nie jest dżem, tylko miód z figami, także dlatego tyle kalorii. Dobra, idziemy jeść nasze śniadanie i widzimy się później. Hejka, już dawno się do was nie odzywam, chyba twarzą w twarz, ale wiecie, jak nagrywam kulinarne, to jest mi po prostu łatwiej i szybciej skierować kamerę w stronę jedzenia, a nie w stronę mojej twarzy, ale łączę się z wami. Mam mokre włosy i dlatego jestem w tej opasce, ale chyba już się przyzwyczailiście, że zawsze w tej opasce. A łączę się z wami, bo chcę wam powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, kupiłam pierwszy w swoim życiu kalendarz, a kupiłam to tylko dlatego, że jest z firmy tej Only Bio do włosów, a ja jestem w niej ostatnio bardzo zakochana. Moje włosy odżywają po stosowaniu tych kosmetyków. I słuchajcie, kosztowało to tylko 35 zł za 6 kosmetyków. Myślę, że jest spoko. I otworzymy sobie razem pierwszy kalendarz w życiu. Ale myślę, że będzie warto. A druga rzecz, o, jeden. Gumka do włosów, czemu różowa? Wolałam czarną. Ciekawe, czy ona w ogóle utrzyma moje włosy. To jest jedwabna, z tego co Piotrek mi wczoraj mówił, to jest jedwabna gumka do włosów. No szkoda, że taki kolor. Wolałabym czarną, ale na pewno się przyda. Dobra, dwójeczka. Co my tu mamy? Odżywka emolientowa. Takie to są miniaturki, ale i tak myślę, że spoko. Trójeczka, odżywka humektantowa, ja ją posiadam. Tą, tak, ją mam i ją bardzo lubię, więc ekstra. Czwórka, szampon do włosów. Tego akurat nie będę używać, pewnie komuś oddam, bo słuchajcie, ja mam problemy ze skórą głowy i ostatnio odkryłam szampon dzięki właśnie tej dziewczynie z kanału Włosomaniaczka chyba. To taka dziewczyna z pięknymi, rudymi włosami. Z Green Pharmacy szampon, chyba tak się ta firma nazywa, Green Pharmacy, tak. I on jest, kurczę, z taką trudną nazwą, gdzie dzień chyba, zaraz wam powiem nawet, szampon Green Pharmacy dziegieć, zaraz wam pokażę fotkę. Dziegieć brzozowy, ten szampon, więc jeżeli macie problemy ze skórą głowy, bardzo serdecznie wam go polecam. Jest to jeden z niewielu szamponów, który naprawdę dobrze działa na moją skórę głowy, więc wam polecam. Zapach nie jest zbyt przyjemny, wręcz powiedziałabym okrutnie śmierdzący, ale że to jest tylko do skóry głowy, to wiecie, tutaj i tak pięknie włosy wam pachną po użyciu właśnie tych wszystkich odżywek i masek. Co my teraz mieliśmy? 4, czyli teraz przedostatnia. Piątka, odżywka proteinowa. Tej nie używałam, więc na pewno użyję. I szóstka, to wcierka do włosów, którą też używam.
i właśnie mi się kończy, więc super będę miała. Ta wcierka akurat jest w pełnowymiarowej wersji, więc super, pierwszy kalendarz. Tak naprawdę kupiłam go, bo myślę, że warto, 35 zł za 5 kosmetyków i gumkę. Co prawda, no te kosmetyki nie są w pełnowymiarowej wersji, ale wydaje mi się, że sama ta wcierka może kosztować z 20-30 zł, więc polecam. A druga sprawa to jest taka, że słuchajcie, właśnie sobie słucham Justyny Mazur i zawsze ja Wam ją polecam, jeżeli chodzi o podcasty kryminalne, ale teraz Justyna Mazur ma serię wywiadów o tematyce Porozmawiajmy szczerze o otyłości. Słuchajcie, ma wywiady z różnymi ludźmi, w tym z profesorem, lekarzem i słuchajcie, bardzo Wam polecam wejść sobie na kanał Justyny na YouTubie czy na Spotify'u i posłuchać tych rozmów. Nawet jeżeli Was to nie dotyczy, to myślę, że warto przesłuchać, bardzo fajne wywiady. Myślę, że te wywiady przydadzą się nie tylko osobom, które borykają się z problemami, jakim jest otyłość czy nadwaga, ale też osobom, które mają może w swoim otoczeniu osoby z takim problemem i poprzez te wywiady będą wiedziały, jak z takimi osobami rozmawiać albo właśnie nie rozmawiać, bo dużo też się mówi o niechcianych poradach. No ogólnie no nie będę Wam też tak opowiadać dokładnie co, ale naprawdę Wam polecam. Temat otyłości jest dosyć popularny w dzisiejszych czasach, zwłaszcza po tym całym lockdownie, gdzie przestał on być tematem tabu. Bardzo się cieszę, że przestał być tematem tabu. Bardzo się cieszę, że jest wspomniane, że jest przypominane to, że otyłość też jest chorobą. I fajnie, że poprzez te wywiady Justyna pokazuje wraz ze swoimi rozmówcami, że czasami nie wystarczy powiedzenie, żeby mniej jeść i więcej się ruszać, że często problem leży o wiele, wiele głębiej. Także jeszcze raz polecam Wam, Justyna Mazur. Dziękuję. A ja idę zaraz robić obiad. Robię obiad, ale słuchajcie, moje plany trochę legły w gruzach, bo chciałam zrobić zielone curry, a i tak je zrobię, tylko po prostu będzie biedniejsze, bo okazało się, że brokuł jest niezdatny do zjedzenia i musiał wylądować w koszu. Niestety, nie wiem jak to się wydarzyło. Trudno. I słuchajcie, została mi tylko zielona papryka, cukinia, więc no tylko takie będą warzywa. Znalazłam też resztkę groszku zielonego w zamrażalniku, ale jest go dosłownie resztka, więc też go dodam. Mega szkoda, że tego brokuła nie ma, ale trudno, robimy. A mam jeszcze ten taki a la ryż z brokuła, więc uznałam, że po prostu zwykły ryż wymieszam z tym ryżem z brokuła. I no i takie będzie danie. I słuchajcie, co teraz zrobię. A, będę też się posiłkować dzisiaj zwykłą pastą zielone curry. Nie będę sama robić, bo będzie to mega szybki obiad. Do tego będzie tofu obtoczone w mące z ciecierzycy i upieczone w piekarniku, tak jak robię zawsze. I teraz co zrobię, to czosnek i imbir posiekam drobno, podsmażę w garnku na jakimś oleju. Później dodam pokrojone warzywa, pastę, zielone curry, mleczko kokosowe i jakoś to doprawimy i na końcu dam ten groszek. Także myślę, że jakoś to będzie, coś z tego i tak czy siak wyjdzie. Dałam tutaj jeszcze ziemniaczka, bo mało jest, słuchajcie, tych warzyw, za mało jestem wściekła, więc szukam, chodzę po domu i szukam, co jeszcze mogę dodać. Jest jeszcze szansa, że może dojdzie tutaj ciecierzyca z puszki, ale no zobaczymy, czy dojedzie do nas. Jeśli dojedzie, będzie super, bo jeszcze tutaj będzie ciecierzyca, więc myślę, że wystarczy. A teraz jeszcze gotuję z ziemniakami, a tofu jest już w piekarniku. I słuchajcie, dałam tutaj jednego ziemniaka. Obrałam dwa, ale uznałam, że dwa to za dużo, więc będzie jeden. Biedne curry już gotowe. Wrzuciłam jeszcze to tofu z piekarnika i słuchajcie, mimo tego, że mało warzyw, to jest spoko w smaku, więc spoko. I tutaj już wstawiłam wodę na ryż. I posiekałam pietruszkę, żeby całość posypać jeszcze pietruszką, bo nie mam kolendry, więc będzie po polsku pietruszka. Będę robiła kolację i słuchajcie, obiad wyszedł mimo deficytu warzyw. Mam nadzieję, że każdemu smakował.
Piotrek krzyczy, że tak, więc mam nadzieję, że tak było. Tak było. Więc wam polecam, bo jest mega szybki w przekonaniu, bardzo pożywny, myślę, że zbilansowany i bardzo dobry. I na kolację będzie taka też szybka opcja, czyli zrobimy sobie jogurt, ja mam tutaj akurat skyr waniliowy i zrobimy domową granolę. I tutaj sobie przygotowałam takie szklaneczki, do nich przełożę skyr i posypię granolą, a granolę zrobię z płatków owsianych, pistacji, orzeszków ziemnych, dodam odrobinę esencji waniliowej i do słodkości odrobinę syropu klonowego, możecie dać miodu, erytrytolu albo cukru, jak wolicie. Także teraz sobie tutaj na patelni wszystko podgrzeję, żeby powstała granola. Słuchajcie, mała modyfikacja, bo miałam jeszcze dwa małe jabłuszka z działki i uznałam, że je podprażę, bo będzie mi tu brakowało jakiegoś owoca i po prostu je obrałam. Musiałam obrać, bo była brzydka skórka. Włożyłam do garnuszka, dałam troszeczkę wody, erytrytolu i jeszcze szczyptę soli i cynamonu i to podprażę. Ja uznałam, że do granoli zamiast syropu klonowego dam tego miodu figowego, żeby nadać troszeczkę owocowego smaku. I słuchajcie, ja tutaj jeszcze dodam małą łyżeczkę masła orzechowego, bo uwielbiam do prażonych jabłek masło orzechowe. Spróbujcie, a nie będziecie żałować, tylko pamiętajcie, z umiarem, żeby nie za dużo go dawać. Tak się prezentuje deser warstwowy. Spróbuję przy Was i już będę się z Wami żegnać. Pychotka. Te pistacje robią robotę na maksa, przez to, że są takie, wiecie, lekko słone, mega pyszne i łatwe. I słuchajcie, to też jest super, bo możecie zrobić sobie to do pudełeczka czy do słoiczka i mieć na kolejny dzień na śniadanie, czy zabrać ze sobą do pracy, szkoły. Super. I słuchajcie, będę się z Wami żegnała. Mam nadzieję, że przepisy Wam się podobały i Wam się przydadzą. Dzięki za oglądanie i jeżeli chcecie wspierać mój kanał, to nie zapomnijcie, że możecie zasubskrybować mój kanał i zostawić komentarz albo łapkę do góry, to uwierzcie, że bardzo, bardzo pomaga mi w rozwoju kanału, więc będę bardzo wdzięczna. I słuchajcie, ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć, to możliwe, ale to możliwe, że będę czasami dodawała kalorie do dań, bo coś ostatnio waga mi stoi, więc uznałam, że muszę trochę pokontrolować, co jem, więc jak już będę coś gotować i będę liczyć, to Wam też będę dawać, ale mówię po raz kolejny, że będzie się to zdarzało raczej raz na jakiś czas. Nie planuję jak na razie takich filmów, jak były kiedyś z podawaniem kilokalorii. Także tylko jak coś, nie? Mówię, bo może niektórym się to przyda i może niektórzy będą się cieszyć. Także zobaczymy, jak to będzie. Trzymajcie się cieplutko. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Bajo!